Kościan wybrał burmistrza, został nim Sławomir Kaczmarek z Koalicji Obywatelskiej. W pierwszej turze było 5 kandydatów, żaden z nich nie osiągnął ponad 50% ważnych głosów. Konieczna była więc druga tura. 21 kwietnia zmierzyli się kandydat Koalicji Obywatelskiej Sławomir Kaczmarek i urzędujący od 2018 roku burmistrz Piotr Ruszkiewicz. Do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej wszedł z dużą przewagą. Na Sławomira Kaczmarka głosowało 3894 wyborców, to jest ponad 41%. Na Piotra Ruszkiewicza 2238 osób, to jest ponad 23% głosujących. Jak głosy rozłożyły się w drugiej turze? Uprawnionych do głosowania było 17699 wyborców. Na Sławomira Kaczmarka głosowało 4920, na Piotra Ruszkiewicza 2665 osób. Burmistrzem Kościana na lata 2024-2029 będzie Sławomir Kaczmarek z Koalicji Obywatelskiej.